Halo kochani, właśnie rozpoczynam swoją drogę do Was. Muszę włączyć nawigację, bo mimo że generalnie wiem, gdzie jadę, to jak będą jakieś rozkopy, to jest zawsze jakaś doza bezpieczeństwa. Jeszcze byłam w sklepie, bo wstąpię po drodze do Newiego. Jakieś ciacho wezmę. Mówię, jak wezmę ciacho, to po prostu wypijemy kawkę. Zwyczajnie. Także teraz ustawiam nawigację, żeby mieć tak naprawdę, no właśnie, święty spokój z myśleniem, gdzie jechać. Mózg będę miała na co innego. Jest bardzo ładna pogoda, słuchajcie. Naprawdę jest po prostu cudnie. Świeci słońce. Także mam nadzieję, że bardzo fajnie będzie mi się jechało. I z Wami program prowadziło, także zapraszam serdecznie. Odezwę się jeszcze dzisiaj. I w noc, i dzień nadpływa kołysąca marzeniem snem. I ona taka w tej białej sukience, jak piękny ptak, który zabiera w piersi dech. Chwyciłem mocno jej obie ręce, oczarowany, zasługany, słodki śmiech. I cała w szaglach, jak w białej sukience, jak piękny ptak, który zabiera w piersi dech. Chwyciłem mocno ser w obie ręce i żeglowałem, zasługany w tali śpiech. Mam pod domem. I w zasadzie jak będzie skończona, to tak wskakuję na nią i mogę dojechać do Warszawy, także fajnie. A już do Wrocławia naprawdę zajmuje mi bardzo, bardzo mało czasu. Tak to wygląda. W momencie, kiedy zaczynałam do Was jeździć, a to było fatalnie po prostu. Dlatego, że mieliśmy tutaj tylko kierkówkę do tej Warszawy. A teraz po prostu autostradka, kierkówka zrobiona. Czego by tylko człowiek nie chciał. Także naprawdę jest super. Teraz jadę właśnie na Zgierz. Tam przed Zgierzem zatankuję. Dlatego, że jeszcze mam trochę paliwa, ale ja muszę wracać z pełnym bakiem przysłowiowym, dlatego, że potrafię na rozjeździe zjechać źle gdzieś i po prostu potem błądzić i kombinować. I zawsze mówię, że jak mam pół baku, chociaż pełnego, to przynajmniej dojadę do Gdyni i jakoś wrócę prostą drogą. Także tak to wygląda. No dobrze, to do zobaczenia za moment. Kochani, to jeszcze raz ja, żeby nie było wątpliwości, że to jest wróżkowy samochód. Mamy tutaj łapacz snów, pentagramik, o, zapaszki. No właśnie, tak właśnie wygląda mój kawałek samochodu. Teraz Wam pokażę budynek od wewnątrz. Ładny, fajny widok. Jeszcze jest jasno na dworze. Garderoba. Tak to właśnie wygląda. Fryz zrobić. I działamy.
No, fajnie by było.